potrzebowałam wsparcia psychoonkologa, czego tak naprawdę na początku chyba sama nie wiedziałam i nie do końca zdawałam sobie z tego sprawę. Moja siostra zauważyła to i poprosiła mnie, żebym po prostu zgłosiła się do psychoonkologa w fundacji, w której jestem. Jest pani Małgosia, która jest psychoonkologiem, sama jest po raku piersi, była chora dwa razy. I zapisałam się tam i dostałam pomoc, za którą bardzo dziękuję. I rzeczywiście pomogło mi to inaczej spojrzeć na świat.